Ciekawe, gdzie jest Paweł. Paweł! Wiądeczka. I jesteśmy. Z Krakowa bardzo blisko. Ile kilometrów? Do z granicy 15. Pytałem Pawła, ile się jedzie z Ikei do niego. Powiedział, bez korków godzina, z korkami coś tam. Pomylił się o 1,5 minuty. Ale tylko dlatego, że ja przejechałem. Jesteśmy w Gdowie u Pawła Samka w Forkładzie. O, właśnie tam jest. Udajcie, że go nie widzicie. A tu są jakieś kurwa dzikie tłumy. Pana nie przeszkadza, proszę pana. A dobrze, dziękuję, pan świadczy. Jest dobrze. Jesteśmy w drodze z Krakowa, więc wpadliśmy. Dziękuję. Robimy was gości. Zostajecie do środy, jest środa. Nie. Weekend, robimy weekend. Będzie nowy weekend. Nie, generalnie chodzi o to, że nie jesteśmy pierwszy raz u Pawła, ale drugi, może trzeci? No, trzeci raz. No, ale jak zawsze jesteśmy, to przy okazji zawsze wpadamy, a tu jakieś w ogóle dzikie tłumy. Podobno najlepszy sklep kładowy internetowy, a tu proszę. Słuchaj, ale to jest podobno. Ale to jest bardzo popularne ostatnimi czasy, że wszędzie się mówi, że mam największy rajd, największy sklep, najlepszy instruktor, wiesz, każdy ma, lubi używać najlepsze, więc my też sobie używamy najlepszy, największy sklep internetowy, kładowy w Polsce. Czy to prawda? Tak. Nie wiem, niech ludzie oceniają, niech ludzie decydują. Dokładnie, my nie jesteśmy od tego, żeby mówić, ale możemy tak zakładać. Ja słodzę. Tylko muszę zamieszać. Kawa u Pawła mile widziana. Oj, kurde, bela. Paweł, słuchaj, mam prośbę, bo dzwoniłem do ciebie ostatnio w sprawie nowych neutrino. Tak. Bo tam piszą do mnie ludziki u mnie na kanale i generalnie powiedz, w czym jest on lepszy, w czym ten nowe neutrino jest lepsze, a może w czymś jest gorsze. Jasne. To chyba przejdziemy tam. Jeżeli mam wyciągnięte gdzieś, ale myślę, że mam. Jakiś czas temu pewnie widzieliście, jeszcze jak miałem Kanama 570, miałem właśnie dokładnie, Paweł, ten model Neutrino miałem, wcześniejszy, ten model. I pomimo tego, że wiele osób ostrzegało mnie, że będzie parował, będzie się coś się działo, długo było bardzo fajnie i chyba po około roku użytkowania lekko mi przyparował, ale na tyle lekko, że stwierdziłem, że to chyba nie ma co kruszyć kopii. Czyli tak. Tu mamy Neutrino, typ starszy, który tam był do 2021 roku w ofercie. W tym się zostały nam ostatnie jakieś komplety, to nieistotne. Natomiast tak, w maju 2021 roku pojawił się Neutrino 2 do Outlandera, Renegade'a, a później jeszcze do Polarisa, Scramblera. Jaka jest różnica? Jak widzimy, tutaj ringu praktycznie nie było. To był taki odbłyśnik naokoło, nie można tego było nazwać ringiem. Zrywamy, żeby to było widać. Ale nie wywalamy. Tutaj mamy ring, który jest teoretycznie żółty. W rzeczywistości jest zupełnie biały. Świeci wyłącznie na biało. I on jest zespolony. Nie, jego się wypina. Trzeba podważyć, że on jest na dwóch klikach. Dobra, to nie podważamy. Wypinamy, ale generalnie go. Nie musi być podłączony. Nie musi być. Znaczy nie, ale tak. No generalnie. Fajnie to wygląda, po to ludzie kupują. Przecież. No dobrze, no jak ma wyglądać, to niech wygląda z ringiem. No. I tak. Nowe Neutrino 2 mają przede wszystkim homologację drogową, czyli jak was zatrzymają niebiescy, to możecie im powiedzieć, no proszę bardzo, proszę sobie przeczytać, co tu jest. Ja myślę, że oni mają więcej argumentów do tego, żeby nas ukarać, niekoniecznie za lampy, ale jak ustawa wskazuje, no to... Za lampy nie, za lampy nas nie ukarzą, pomimo, że bardzo mocno świecą, podobno te świecą troszeczkę lepiej, ale nie, te też naprawdę, to chłopaki jak jeżdżą bez panelu LED zupełnie wystarcza, panel LED jest dodatkiem. Można go mieć, ale nie trzeba go mieć przy tym. Ja miałem w swoim kanamie tylko dwie takie lampki starego typu. Dodatkowo LED-a i była elektrownia totalna, ale potwierdzam, na wyprawach chłopaki, jak mieli czyli komplet czterech Neutrino na Renegade'ach, no to elektrownia taka była, że naprawdę już nic więcej nie było potrzebne. I słuchaj, tutaj ujmij proszę. Widzicie, stare były tak uszczelnione, średnie były uszczelnione i to była przyczyna. A czyli ale parowanie z tego było? Znaczy no dostawanie się nieszczelności. Tutaj, słuchajcie, no tutaj jeżeli robię drugą generację, no to zawsze się coś poprawia. Potwierdzisz, tu się zdarzało? Dużo częściej, tutaj jest marginalny temat. Podparowanie nigdy nam nie wróciła żadna lampa. Sprzedaliśmy ponad 100 kompletów na pewno od maja zeszłego roku.
No to bardzo dobrze to rozpromowane. No bo to jest bardzo dobra lampa i bardzo dobrze i robi, nie? Nigdy nie wróciła jako tako cała na gwarancję. Owszem, nie styki gdzieś tutaj jakieś pojawiły się, gdzie ring się nie stykał, czy lekkie podparowanie, żadnej lampy nikt nie zareklamował. To także spoko, czyli luź. Konsekwentnie luź. I fajnie, nie? O Neutrino już wszystko nam powiedziałeś. Pokaż mi Dingo. No to musimy iść na dół. To idziemy. Magazynu. Dawaj. Zapraszam. I to ja pierwszy, to ja mam wiedzieć, no, gdzie, idę przodem, gdzie jest twój magazyn? Taka nasza. Tak? Tu? Ten. O, patrz. Idziemy, chodźcie, idziemy. Ostatnio robiłem już film na ten temat, tylko ja robiłem ten film, a teraz możesz sobie dalej ty robisz, zobaczyć. Dalej ty robisz. Teraz ja się tam nie pucuję jeszcze, ja pierwszy raz, miałem swoje 5 minut. Pierwszy raz widzę Dingo żywcem bez felgi i to, co mnie zawsze ciekawiło, to pierwsze to, pozwolisz Pawełku. Zy ponoś. Jak na taki rozmiar wcale nie ma dużej wagi. Nie ma tragedii, jak na jeszcze 8PR i radialkę, bo jest 8PR i radialka i jest naprawdę duża. To jest 27, takie prawdziwe 27, bo to co producenci sobie napiszą, to jest jedna rzecz, a to co realia nam pokazują, to są drugie, to jest druga rzecz. Czyli nie, czyli słusznie zachorowałem na to oponę dla mnie, na moje plany tegoroczne i na pojazd Polarisa, którą chciałbym go ubrać. No ale niestety musisz się do tego przyzwyczaić, że ty będziesz miał niebieskiego Polarisa na Dingo. No niestety nie, bo ja uwaga, też... uwaga, nie kochany, uwaga, sprzedajemy nowość. Będzie Sportsman S w tym roku, a nie Scrambler. To musisz sobie felgi kupić, bo zostać na 14. Tak. No. Ale nie ukrywam, że w planie mam, jak zawsze, założyć ajsteki, 12 i no. Ubrać go. Właśnie w takie opony. Bo tak trzeba zrobić. I niestety ja preferuję takie coś, ponieważ jeśli chodzi o Polarisa i tą wielkość tego pojazdu, to nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale 12 na dużym profilu to jest jednak większe bezpieczeństwo, chyba nie? No, oczywiście. Felga cała. X-Pack, Scrambler Sportsman od 14 czy 13 roku wychodził przez 6-7 lat na 14. To była bolączka. Na 2.20 dopiero jak wyszła S-ka, to wtedy wskoczyli na 12 w Scramblerze. Mhm. Czyli to było też przemyślane, że w Scramblerze do sportu wskoczyli na 12. Co jest, ja zresztą w większości klientów przekonuję, że 12 jest lepsza pod każdym kątem oprócz jednego. Mhm. 14 ma jedną zarąbistą przewagę. Urodę. Dziękuję, do widzenia. Tyle. Paweł, o Dingo już wszystko wiem, ale jeszcze masz wiele innych opon. A nie ukrywam, że mnie ludzie pytają o opony. To pójdziemy, bo tu mamy magazyn ciemno, szaro, zimno, na górze mam wystawkę, zobaczymy, pokażę ci wszystko, co mam na wystawce. No to co? Z dołu przeszliśmy do bardziej kulturalnego miejsca, no magazyn to, jak magazyn. Tu mamy tak, wystawkę, no jesteśmy dealerem, nie wiem, 7-8 marek opon. W sumie wszystko, co dokłada i co jest oponą, to u nas... Albo jest na miejscu, albo będzie na miejscu. Tak się pochwalę. No, jeszcze jak się dobrze tak nie znałem, to wiedziałem, pochwalić. Że przede wszystkim Paweł ma zarąbisty wybór w oponach. To no, zawsze było tak. Także tu jest wystawka. Muszę sobie zerknąć. No, oczywiście tak jak mówiłem, jest tutaj tego tylko część. Mamy tak. Pierwszy Air Maxis. Jest tego zawsze najwięcej. Bo Maxis no jest liderem rynku. Mhm. Mamy ITP, mamy CST. Świetne opony. CST robi swoje zawsze opony i robi bardzo dobre. Opony w większości, w sumie dla każdego gościa, czy nieważne, czy błotniak, dla którego będzie Wild Tank, możesz go, nie wiem, nie poważać. Każdy ma tak, swoje tak, przepraszam, ja nie jestem Wild Tank, niestety. Będzie ankla, która jest pośrednia i gdzieś... Tak, osobiście uważam, że opona do wszystkiego, ale tak naprawdę chyba ciut do niczego, ale możemy się też nie zgadzać z Pawłem. No, okay. Stack Dingo. Ja jestem fanem tej opony. Carlisle też jest. Mistrzostwo świata. Pamiętacie, miałem to na SC założone w tamtym roku na Bedlocku. Piękna opona, super na zawodach w płatkim pogórze, na rewelacyjnie drapie. I dlaczego ta opona jest dobra dla Polarisa? I nie tylko dla Polarisa, dlatego, ponieważ ona jest wystarczająco agresywna, ale nie jest aż tak agresywna, czyli nie ma bardzo dużych takich tematów jak nawet obor, czy nawet Zilla, która jest na szczęście lekka, bo nie ma trakcji, nie zrywa pasków. Ta opona zawsze troszkę zamieli.
To jest to taka ciekawe. Moja taka teoria a propos zrywania pasków. Nie, ale to tylko tak. Nie testowałem, bo ja Carlisa jakoś tak uważam za taką półkę. Na pewno się ściera. Na pewno się ściera, tak. Ona to jest bardzo miękką oponą. To jest. To jest. Ona występuje w dwóch, pamiętasz, wysokościach. Kiedyś były takie niskie. Bo jest ACT i ACD. A widzisz, ty to wiesz lepiej, ja tego nie wiem. To jest ta najwyższa, prawda? Tak. No, mistrzostwo świata. Ale to tak. Człowiek całe życie się uczy. Każdy ma inne, właśnie dlatego każdy ma co innego. Takie moje własne. No właśnie. I, ale Paweł twierdzi, że tylko Wheel Tank jest super. Ja uważam. Chyba żartujesz. Że w życiu na błotnych oponach nie jeżdżę. A, no to przepraszam. Nie, ja słucham ludzi, którzy jeżdżą na błotnych oponach i później zbieramy te informacje. Nie, ja na błotnych nie jeżdżę. No, gdzie to? Ale też je masz, pokaż. No mam, błotne są tu, no. To tu macie tak. Macie Obora, Scorpio. Bardzo fajna. Scorpio, nie Scorpio. O właśnie, Dzikus je lubi. Bardzo je właśnie lubię, bardzo je Ankle lubię. Do wszystkiego, do niczego, czyli trochę błotne, ale nie do końca. Nie, fajna uniwersalna opona, tylko nikt ktoś mi nie mówi, że to jest opona trawersowa. Ale... Nie. Mamy klasyka Zille w różnych rozmiarach. No. Mamy Deli, dużo ludzi już to chciało, doceniło, i ciekawa opona. I to jest opona, która świetnie się sprzedała i pojawiła właśnie na scramblerach przeprawowych. Ja nie miałem tej opony, ale bardzo była chwalona. Dobrze mówię? Tak, super nam się sprzedawała w okresie jesienno-zimowym, no bo to jest błotne opony się generalnie wtedy sprzedają, czyli to jest, teraz już nie będą nam stałe, a jeszcze mamy w dobrych cenach, no bo wiecie, że wszystko niestety drożeje, a to akurat jeszcze mamy. No mamy sporo rzeczy jeszcze no starych i cenach. Małe oponki. No Jośka, zawodnicze. Jako zawodnik możesz powiedzieć, że też to masz, tak? Paweł, trzeci raz u ciebie w sklepie, ale generalnie historii sklepu nie znam. Wiem tylko, że jak tylko w jakiś sposób byłem mocniej związany z marką, może nie z marką, ale to bardziej składami, to był Forquad. Szybkie pytanie do ciebie z mojej strony, bo tak naprawdę nie znam genezy. Wiem, że sklep, twoje dziecko. Ja bardzo kibicuję szczególnie projektom, które są związane z historią, bo ty jako były zawodnik z sukcesami, przechodzisz do sprzedaży części obsługi pojazdów i tak naprawdę radzisz. Ciekawi mnie historia, jeśli chodzi o twoją firmę. Przygoda moja z składami zaczęła się paręnaście lat temu, no ale to oczywiście była jazda, no, miłość gdzieś tam do tego takiego, wiesz, tej adrenaliny, tego sportu, tej motoryzacji. Później zawody i walka o pucharki, cały czas pucharki, szlifowanie, dokręcanie, tuningowanie, robota, zaznajamianie się z tym wszystkim. Tysiąc pomysłów, jak zrobić coś lepiej albo coś spieprzyć. No, to jedno z drugim, wiesz, idzie w parze niestety. Także... A przede wszystkim jak utopić kasę w błocie albo w piachu. Dokładnie. No i co? No i tak to wszystko trwało. To wszystko trwało już około 10 lat, gdzie ja się zorientowałem, że ja szczerze mogę się tym zająć. Nie muszę robić niczego innego, mogę robić to. Czyli łączysz pasję? Pasję z jakimś życiem. Pracą. Tak. To tak jak ja. No. I tak, no i to zaczęło się 5 lat temu. Słyszeliście? Forquad ma 5 lat, a i tak wszyscy o nim słyszeliście. Przyszli chłopaki, przyszli pracownicy. No są podstawą, tak, no bo sam nie byłbym w stanie tego robić. Wszystko układałem od początku, bo pierwszym pracownikiem byłem ja. Prawidłowo. No. Także wiem wszystko, jak się co robi. Chociaż nie, teraz mnie już zaskakują, bo są cwani. Oni nieraz szybciej teraz kłoną niż ja. Bo oni już teraz na co dzień ćwiczą swoją sprzedaż i na pewno spotykają się z mnóstwem problemów, pytań, odpowiedzi. Ale na szczęście, wiedząc, że ty masz taką wiedzę, nie każdy z nich musi być doskonałym kładowcem, tak jak ty. Paweł, a przyszłość? Przyszłość, nie poddajemy się, wiesz? Słuchaj, ważna rzecz, to mi utkwiło w głowie, gdy 2 lata temu zaczęła się, no wiecie co, prawda? No, wszystko, co będzie, jak będzie. A ja wiem, jak będzie. Trzeba żyć, trzeba pracować, trzeba się starać. I cały czas to robię. 2 lata nam zleciały pięknie. Teraz chyba mamy koniec tych historii smutnych. No, podobno. Podobno tak nadzieję, mówią. A my cały czas na rozwój. Cały czas. Nie odpuszczamy więcej chłopaków, więcej towaru, cały czas. Obecnie zjeżdżają nam spore pokłady, bo tak sobie ostatnio rozkminiłem. Czy sobie może kupić kółsemkę, czy może zamówić towar? Ja zamówię towar. Za wcześnie na kółsemkę. Nie, zamówię towar. Wolę mieć w towarze...
parę tych kłosemek, bo już ich parę jest. Podejrzewam. I się, tak, bawi, i się tak bawić. Żeby ludzie przychodzili, żeby wiedzieli, że się da, że jest. Wszedłem do ciebie, sklep był pełny. W czasach, kiedy rządzi sprzedaż internetowa, przynajmniej niektórzy tak uważają i myślą, że tylko na tym się może oprzeć, mnie to strasznie mile zaskoczyło, kiedy zobaczyłem gwar w twoim sklepie. Tu gada, tu każdy coś, ktoś z obsługi. I widziałem tutaj, ktoś wychodzi z kaskiem, ktoś ogląda buty. Robiło, no, na mnie to zrobiło wrażenie, bo zawsze byłem przekonany, bo pamiętam, bo zamawiam część od ciebie, one naprawdę bardzo szybko przychodzą. Jestem tutaj, faktycznie to taka dygresja, ale jednak jakoś tak odbierałem ci bardzo mocno internetowo, pewnie solidna firma, dużo sprzedaje, ma, a tu bęc wchodzę, ale tutaj przy ladzie też się dzieje, nie? Stacjonarnie tak, ale jednak 95% no wiadomo, to jest internet. No, oczywiście, wiesz, tak, dzień, codziennie 100 paczek, 200 paczek i tak cały czas goni. Trzech kurierów, którzy cały czas się wymieniają, zabierają to. No. A żeby tego było więcej. No ale co, jakieś plany? Mówisz, że coś się będzie działo, tak, że kołusemki, robimy przebudowę. Kołusemki już odpuśćmy, ich nie będzie. Nie. I są samochody terenowe, są kłady, bo ja to wolę niż mieć kołusemkę. No tak. Przebudowujemy ten sklep. Ten sklep to jest 150 metrów kwadratowych powierzchni handlowej. W sumie tu mamy około 500 metrów kwadratowych razem z magazynem. Przebudowujemy, żeby było odświeżone, żeby było od nowa poukładane. Wpuszczamy jeszcze troszeczkę ciuszków. Zjeżdża nam duże zatowarowanie kanama oryginalnych części. Wow! No, tam właśnie. Ale zadam bardzo dyskretne pytanie. Oryginalnych części, bo to nie jest bardzo takie. Zapewniam, oficjalne. Że jeżeli jest oryginalna część, zawsze pamiętajcie, będzie opisana. U Pawła są oryginalne części. Nie wiem skąd, nie wiem jak, ale jak twierdzi, że ma, to ja mu wierzę. Są z logiem BRP i to logo nakleiło BRP. O, i tak i tego się trzymaj. I tak zostanie. Dużo wchodzisz to? Dużo. Paręset indeksów teraz zjeżdża nowych. Znaczy to już było, ale teraz zjeżdża tego duża ilość, bo jest taka akumulacja się zrobiła noworoczna. Będzie to widać, bo nasz sklep też cały czas ewoluuje, jeżeli chodzi nawet o system. Bazujemy już od kilku lat w tym momencie na jednym systemie, który będzie zmieniany, ale też, no, może to nie dzisiaj, bo to są jeszcze informatyczne. Ja może zrobię kiedyś o tym, niebawem zrobię może o tym film. Że wy wszystko na sklepie widzicie, ile ja mam sztuk. To są grube tematy, bo takie zarezerwowane dla bardzo dużych importerów do tej pory. Jak wchodzisz w systemy, gdzie klient będzie miał wgląd do stanów magazynowych, to już jest fajna rzecz. A to już jest podstawa. To mamy 2022. Sprzedaż się zmienia. Zmienia się. Trzeba cały czas inwestować. No. Nie możemy stać tam, gdzie byliśmy 2 lata temu, byśmy się cofnęli. Słuchajcie, ja bardzo dziękuję, że udało mi się Pawła złapać w firmie. Zaznaczam przejazdem, chociaż fajnie się to poskładało. Parę tematów gdzieś powstaje. Paweł, wiesz, że Polska Liga Kładowa funkcjonuje. Paweł również z nami jeździ na wyprawy, więc myślę, że jest super, a będzie jeszcze lepiej. Ale ja mam pytanie do Pawła w takim razie. Zaskoczę go. To jaki kład będzie? Zaskoczę cię. Niebieski. Czyli Polaris Scrambler. Słuchajcie, czyli dalej to potwierdza zasadę, że dobry sprzedawca to pasjonata i znawca. Czyli na co dzień Paweł dalej jeździ. Paweł z nami w Grecji był. Powiem szczerze, że tylko chłopaki, którzy jechali z nim, mieli tyle odwagi, żeby z nim jechać. To świadczy o dużych umiejętnościach, wiedzy, którą można się dzielić z kupującymi, z klientami. I to jest fajne. Muszę to powiedzieć. Muszę to powiedzieć, bo to była najlepsza wyprawa, na jakiej byłem. Mówię to świadomie. Naprawdę zajebiście było. W tym roku też razem pojedziemy. Wiesz o tym. Wiem. Mówiłem to wiele razy. On tego ode mnie nie oczekuje. Wow. Mówię to z głębi serca, naprawdę szczerze. To ja Pawłowi dziękuję jeszcze raz, Paweł. Dzięki. Fajnie, że padliście. Słuchajcie, jak macie pytania, mnie na przykład intryguje to, jakie najczęściej części kupujecie u Pawła i czy jesteście zadowoleni. Chociaż to chyba to drugie to jest niepotrzebne. Ważne. Ważne. Ja chcę wiedzieć. Okej. Okay. Odważny jest. Ja się wychyliłem trochę, ale trudno. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach i zapraszamy do subskrypcji i do zakupów u Pawła.